Cześć kochani, miło mi, że się znowu widzimy. Dzisiaj będę Wam opowiadać o Marku Piekarczyku, którego bez wątpienia można nazwać człowiekiem wielu talentów. Znacie go przecież jako muzyka i wokalistę zespołu TSA, a także jurora The Voice of Poland. Nie ukrywał, że ten program dał mu popularność i pozwolił mu zostać w kraju. Jak to możliwe? Pan Marek dzięki swojemu wyrazistemu charakterowi dał się polubić, dał się poznać, ale nie ukrywa, że jego życie nie zawsze było sielankowe. Przeżył wiele rozczarowań, trochę tragedii w życiu prywatnym, o których dzisiaj Wam opowiem. Niestety musiał mierzyć się ze śmiercią dziecka, a także porzuceniem. Jak to możliwe i jak dziś wygląda jego życie, a także szczęście, które odnalazł u boku dużo młodszej żony, jakim jest tatą. I co dzisiaj u niego słychać, zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam serdecznie, byście ze mną zostali, nieco posłuchali, a ja postaram się, by było ciekawie. Marek Józef Piekarczyk urodził się 13 lipca 1951 roku. Jest synem oficera Wojska Polskiego. Jego ojciec zawodową karierę zaczynał z Wojciechem Jaruzelskim. A jako dziecko, oczywiście w tym klimacie powojennym, bardzo często bawił się w wojnę. I potem wyjdzie mu to bokiem, o czym Wam zaraz opowiem. Ale ponieważ znajdował różne pociski, eksperymentował z nimi. Różne wrażenia pirotechniczne to powodowało. Kiedyś, kiedy postanowił podgrzać na patelni pociski, mało nie zginął. Innego razu, gdy postanowił kolejną bombę skonstruować, na szczęście ograniczył się do podwórka i to właśnie tam nastąpił wybuch. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo z jego domu niezbyt wiele by pozostało po tym wszystkim. Jak sam mówił, wspominał także ogromne zimy, bo czasami trzeba było odśnieżać przez kilka dni, żeby w ogóle wyjść z domu, a śnieg dostawał nawet do pierwszego piętra. Pan Marek jako dziecko interesował się matematyką, chemią i fizyką. Dowiódł, że jest naprawdę oryginalny. Postanowił w owym czasie, przez to, że wszystko właściwie u niego było związane z wojną, wojskiem i tak dalej, u niego w domu, to on postanowił być pacyfistą. Zapuścił długie włosy, czym naraził się wielu osobom. Dlaczego jestem pacyfistą? Bo całe moje dzieciństwo wiązało się z wojskiem. Urodziłem się w szpitalu wojskowym, wakacje spędzałem na poligonach. Nie miałem niańki, tylko żołnierza. Jak mi w ogólniaku kazali strzelać na strzelnicy, to byłem jedyny, który tego nie zrobił. Otrzymałem 0 ze strzelania, co dawało poprawkę na maturze. Jedyny taki przypadek w szkole. Byłem hipisem zawsze. Zapuściłem włosy w 1968 roku, kiedy nasi żołnierze najechali z Ruskimi na Czechosłowację. Było mi wstyd, byłem jedynym chłopakiem w klasie, który nie należał do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, ani do Związku Młodzieży Socjalistycznej. Moje długie włosy kłuły w oczy, nauczycielki potrafiły podchodzić, nawijać mi włosy na palec, ciągnąć do góry w czasie lekcji, a ja się nie mogłem odezwać. Byłem hipisem i wiedziałem, nikt nie posłucha, o czym ja mówię w społeczeństwie, gdzie większość ludzi była zadowolona, bo uważali, że pracują, dostawali te jałmużne, jakieś przydziały na samochód, na dom, mieszkania, jakieś pensyjki. Wszyscy na wczasy jeździli, sanatoria, a ja byłem taki wyrzutek. Wędrowałem cały czas i właściwie chłopi rolnicy dawali mi pracę. Na budowach jeszcze mogłem pracować, chociaż byłem maturzystą, mówił. Ojciec chciał wysłać go na Wojskową Akademię Techniczną po to, żeby tam studiował architekturę. Został architektem, miał pewny zawód, ale on się zbuntował. Uniknął także służby w armii. To zachowanie jednak spowodowało, że z ojcem był już w permanentnym konflikcie. Dopiero choroba starszego z Piekarczyków zmusiła ich do pogodzenia się. I później tak naprawdę pan Marek stwierdził, że jego tata był bardzo poukładanym, dobrym mężczyzną i to nie przeciwko niemu, ale temu systemowi się buntował. Pochodził z dobrej rodziny, a nie z jakichś kundli wiejskich, które awansowały do wojska i chlały potem non-stop wódę. Nie był pijakiem, nie był komunistą. Jeśli wprowadzał w domu dryl, to nie był straszny dryl, tylko pożyteczny, mówił po latach. A sam ukończył studium kulturalno-oświatowe w Ciechanowie. Rekreacji i rozrywki, otrzymując specjalizację imprezy masowe dla dzieci. Brał także udział w konkursach recytatorskich i bardzo dobrze mu to wychodziło. Został także wokalistą, choć jeszcze nieprofesjonalnym. Był także malarzem i zajmował się ceramiką. Pracował jako robotnik budowlany, ale cały czas był w środowisku, gdzie już wtedy nazywano go aniołem, bo wyróżniał się zachowaniem. Jak sam mówi, nie chlał i nie śpał, a także nie podrywał dziewczyn. Alkoholu brzydziłem się od zawsze, po prostu mnie odpychało. Jednak pewnego dnia cyganki wywróżyły mu, jak będzie wyglądać jego przyszłość.
Gdy miałem 18 lat, byłem bezdomny, spałem na rynku w Bochni. Przyszły do mnie dziewczyny romskie, mówiły: patrz, tu jest ręka wybrańca losu, będziesz jeździł po całym świecie i śpiewał, tak mi powiedziały. Kiedy się jednak pierwszy raz zakochał, dziewczyna złamała mu serce, zostawiając go dla jego kumpla. Przyznał, że długo nie chciał później wchodzić w związki, a już wtedy występował w zespołach Biała 21 czy Sektor A. Przyznawał, że z racji swojego wyglądu i tego, że często przebywał na ulicy, obrywał równie często, także od milicjantów, którym nie podobał się jego styl. Zaczęli walić głową o ziemię i potrząsać butami. Nie obcięli mi włosów, tylko je wyciągnęli. Pobili mnie i wypuścili. Do dziś słyszę gorzej na jedno ucho, mówił o jednym ze starć. Gdy miał 27 lat, poznał natomiast o 10 lat młodszą Ewę. Szybko zrodziło się między nimi uczucie i okazało się, że pani Ewa spodziewa się dziecka. Postanowili zalegalizować swój związek, jednak potrzebowali na to pozwolenia, bo pani Ewa nie była pełnoletnia. Gdy takie dostali, zdecydowali, że swój związek przypieczętują ślubem już po pojawieniu się na świecie ich dziecka. Niestety, nie mogli spodziewać się, że czeka ich ogromna tragedia. Synkowi nadali imię Michał, ale przyszedł on na świat zbyt wcześnie i został umieszczony w inkubatorze. Niestety, jak sam pan Marek mówił, z soboty na niedzielę na oddziale urządzono imprezę i nie dopilnowano chłopca, który tej nocy zmarł. Potem nie mogłem nawet zobaczyć swojego dziecka, takie to były głupie czasy. Dałem 50 zł mężczyźnie z prosektorium i otworzył trumnę. Piękny, wspaniały chłopczyk, śliczne rysy, długie palce, wyglądał jak anioł, wspominał poruszony pan Marek. Nawet chciał personel medyczny pozwać za tę sprawę, ale przyznał, że nad trumną syna zrozumiał, że nie ma to najmniejszego sensu. Wybaczyłem im, przyznał. Niestety śmierć dziecka wstrząsnęła rodzicami do tego stopnia, że pani Ewa nie widziała się już przy boku pana Marka. Powiedziała, że teraz nic nas nie łączy, mogę ją zostawić, ale pobraliśmy się. Po ślubie znów chciała zajść w ciążę i pojawił się Maciek. Między nami było fajnie, nie kłóciliśmy się, zapewnił. I na początku lat 80. dołączył do zespołu TSA. Rozpoczął w przeddzień swoich 30. urodzin, tak jak mu przepowiedziała cyganka, swoją wielką karierę. Ale potem 13 grudnia nadszedł stan wojenny i wszystko się w jeden dzień skończyło. Jednak od 82 roku TSA zaczęło nagrywać płyty długogrające. Ich utwory okupowały czołowe miejsca na listach przebojów. Nie wierzyłem w to, bo wówczas byłem malarzem, takim zwykłym, opowiadał. Dokładnie w ostatni dzień 30 roku życia śpiewałem 3 zapałki na wielkiej scenie w Sopocie. Na drugi dzień skończyłem 30 lat i byłem już zawodowym muzykiem. A grupa TSA oczywiście została, jak dobrze pamiętacie, uznana za prekursora muzyki heavy metalowej w naszym kraju. Występowali w wielu, wielu krajach. Ogłosili się również o płyty anglojęzyczne. Ale pan Marek znany jest także jako Jezus. Dobrze słyszycie? Jako Jezus, ponieważ występował w słynnym już musicalu Jesus Christ Superstar. Było to jedno z największych wystąpień artystycznych tamtych lat. Odbyło się ponad 200 spektakli. Choć może i więcej, bo w jednym z wywiadów pan Marek powiedział, że 500 razy wisiał na krzyżu. Marzył o tym, by zagrać w tym musicalu. Co prawda chciał zagrać rolę Judasza, bo miał on więcej kwestii wokalnych, ale został Jezusem. Ostatni spektakl wystawiono przed Janem Pawłem II w 1999 roku. A pan Marek mówił, że było to dla niego wielkie wydarzenie, bo Jana Pawła II bardzo cenił. Zarzucał mu tylko, że niezbyt dobrze troszczył się o prawa kobiet, które liczyły na niego i do dziś są mocno pomijane przez Kościół. Do 1991 roku występował w zespole Buzz Power z Bochni. Zresztą jest honorowym ambasadorem tego miasta. Natomiast od 1992 roku pan Marek mieszkał w Nowym Jorku ze swoją rodziną. Mówił, że przeprowadził się tam, ponieważ żona mówiła mu, że ciągle jest w rozjazdach i nie ma czasu dla rodziny. Występował wtedy także dla Polonii, ale imał się różnych zajęć. Doczekał się z żoną jeszcze córki Soni. Jak samo mówił pan Marek, w Stanach Zjednoczonych było tak, jak jego żona sobie wymarzyła, czyli on pracował, wieczory spędzał z rodziną. Ale w pewnym momencie pani Ewa postanowiła jednak zostawić męża.
i zakochała się ponoć w Amerykaninie. Kiedy pojechałem do USA na początku lat 90., aby zostać robolem na budowie, ściągnąłem żonę i dzieci. Właściwie zrobiłem to dla niej. Zawsze mi zarzucała, że nie mam czasu dla rodziny. Nie mam mnie w domu, bo jeżdżę na koncerty. Było wszystko cacy. Ja zasuwałem od rana do wieczora, dzieci szły do szkoły, żona miała pieniądze na wszystkie wydatki. Bo dobrze zarabiałem. Jeździliśmy sobie na wycieczki, mieliśmy fajnych przyjaciół, ale w pewnym momencie zaczęto dzwonić z Polski, żebym wrócił do TSA. Zgodziłem się, a żona poderwała sobie Amerykanina i postanowiła zostać. Wróciłem do kraju wolny i czystym sumieniem, bo to nie ja rozwaliłem tę rodzinę. I tak się stało, że pan Marek wrócił z synem do Polski, a pani Ewa z córką została w USA. Od powrotu z Stanów Zjednoczonych pan Marek jest wegetarianinem i jak sam mówi, w latach 90. nie było łatwo w Polsce nim być. Nie jestem wybredny, radziłem sobie, wystarczyły ziemniaki z surówką, jadłem dużo posiłków z glutenem, makarony czy pierogi, ale największy problem mieli ze mną inni, zawsze mnie okłamywali. Kelnerzy mówili, że w ruskich pierogach nie ma skwarek, a przecież były. Traktowali mnie jak kapryśnego artystę, który ma widzimisię i nie chce jeść mięsa. A pan Marek po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, oprócz TSA, założył także projekt Piekarczyk i Przyjaciele, z którym koncertował w naszym kraju. Jednak jego relacje z synem, z którym wrócił ze Stanów Zjednoczonych, były dość burzliwe. Jak sam przyznawał, niestety nie ma z nim kontaktu zbyt dobrego, choć do dzisiaj wydaje mi się, że nieco się to poukładało, ale przez pewien czas nawet nie wiedział, gdzie jego syn jest. Ponoć sam po tym, jak wrócił ze Stanów, żył nieco rock'n'rollowo, co miało jego synowi nie odpowiadać. Można się domyślać, że prowadząc szalone życie rockmana, Marek nie miał zbyt wiele czasu dla syna. W tamtym okresie obaj zupełnie nie mogli się dogadać, mówił znajomy Marka w rozmowie z Na Żywo. A panu Markowi po latach bardzo zależało na tym, by poznać swoją wnuczkę. Nie wiem, gdzie mieszka Maciek, rzadko mam z nim kontakt, przyznał. Nie oceniam, jakim byłem ojcem. Pracowałem dla nich ciężko. Wszystko, co mogłem dać, dałem i już, mówił. Ale kilka lat później w wywiadzie mówił, że widuje się z synem i z córką, więc chyba panowie poukładali sobie relacje. Na pytanie, czy jest kobieciarzem, odpowiada, że przecież wszyscy są kobieciarzami. Bo gdy mężczyzna nie jest, to jest homoseksualistą. Na początku XXI wieku klasyczny skład TSA rozpoczął rozmowy o reaktywowaniu działań. Od 2002 roku pan Marek śpiewa w zespole TSA. W 2004 roku wydawnictwo Proceder ujrzało światło dzienne. Natomiast w 2002 roku pan Marek poznał swoją obecną żonę Kasię. Było to dość ciekawe, ponieważ pan Marek jest od niej sporo starszy i kiedy ją zobaczył, ona czekała na swojego chłopaka, rówieśnika. Przebywałem w większym towarzystwie. Kasia siedziała sama, z tyłu, pod ścianą. Wydawała się samotna i smutna. Taka piękna Indianeczka z warkoczykami, w bandamie. Coś mnie w niej intrygowało. Obracałem się co chwila, żeby na nią spojrzeć. W końcu udałem, że idę do toalety, a gdy przechodziłem koło niej, zatrzymałem się i spytałem: dlaczego jesteś taka smutna, Indianeczko? Odpowiedziała, że chłopak, którego kocha, poszedł grać w coś z kolegami. Zaczęliśmy rozmawiać, jakbyśmy znali się od lat. Ktoś nam zrobił zdjęcie jej aparatem, a ja dałem jej swój adres mailowy z prośbą, żeby je przesłała, bo robię galerię zdjęć z festiwalu na swojej stronie. W tym momencie podszedł ten chłopak. Powiedziałem, żeby uważał, bo ktoś mu sprzątnie dziewczynę sprzed nosa. Nie sprzątnie, śmiał się, a ja odpowiedziałem, że w jego wieku też tak myślałem. Już później Kasia opowiadała mi, że gdy poszli nad jezioro się kąpać, to wtedy stała się rzecz niezwykła. Gdy jej chłopak wszedł do wody, w trakcie pływania pękła mu na palcu srebrna obrączka, którą dostał od niej w prezencie. Popatrzył na Kasię z przerażeniem. To był prawdziwy znak. W 2008 roku zakochani wzięli ślub, a w 2009 roku na świecie pojawił się ich synek, Filip. Pan Marek mówi, że realizował się w zajęciach rodzicielskich, choć niestety z racji zawodu często nie było go w domu. Jestem bardzo zapracowany i mało mam czasu dla mojego Filipka. Bardzo mnie to martwi, bo go uwielbiam. Uważam, że dzieci są skarbem narodu i właściwie jedynym prawdziwym sensem naszego życia. Mam jeszcze dwójkę, teraz już dorosłych ludzi z poprzedniego małżeństwa. Sonię, która mieszka w Nowym Jorku, i Maćka, niespokojnego ducha, który zaszył się chyba w Irlandii. Potrafię szyć pieluchy tetrowe, prać je, gotować, przewijać, dzieci karmić, kąpać, stawiać niemowlętom bańki. Wstawanie w nocy do płaczącego dziecka nie stanowi dla mnie problemu. Muszę tylko być w domu, bo ciągle gdzieś wyjeżdżam. I to największa wada zawodu muzyka. I choć żona pana Marka jest od niego młodsza o prawie 34 lata, to przyznają zgodnie, że uczucie, które ich łączy, jest bardzo
szczere, prawdziwe i mocne. Kasia jest moją muzą, jest bardzo wrażliwa i muzykalna. Skończyła anglistykę, ale zajmuje się fotografią, robi piękne zdjęcia. Czasami bywam jej modelem, mówił pan Marek, który na stałe mieszka z żoną w Bochni. I oczywiście pana Marka kojarzycie także jako osobowość telewizyjną, bowiem przez wiele już lat zasiadał w fotelu jurora programu The Voice of Poland. Nie ukrywał, że program przyszedł do niego w dobrym momencie jego życia. Uratował mi dupsko, bo zaczęły mnie przytłaczać kredyty i nawet myślałem, żeby już się wyprowadzić z Polski, na przykład do Nowej Zelandii. Nie mówię, że zarabiam tam jakieś kokosy. Wprowadził do mojego życia stabilizację. Najważniejsze jednak, że okazało się nagle i niespodziewanie, że dzięki temu programowi ludzie mnie polubili. Przyznał, że jego popularność bardzo wzrosła, a on na ulicach zaczął się spotykać z przejawami sympatii. Gdy robię zakupy, to cały czas jestem otoczony sprzedawcami. Kiedyś brali mnie za potencjalnego złodzieja, a dzisiaj czekają, żebym im zadał jakieś pytanie. Kobiety z wózkami, które mijają mnie na ulicy, uśmiechają się i kłaniają i mówią dzień dobry. To jest bardzo miłe i zawsze odwzajemniam ten uśmiech. Gotowanie jest dla pana Marka bardzo ważnym momentem. Dzisiaj już nie tylko jest wegetarianinem, ale i weganinem. Więc jeżeli chcielibyście zjeść coś bez mięsa czy produktów pochodzenia zwierzęcego, to pan Marek wam je ugotuje, ale nie próbujcie wtedy z nim rozmawiać, chyba że o gotowaniu. Taka właśnie jest święta zasada gotowania według Marka Piekarczyka. Tylko i wyłącznie o gotowaniu podczas gotowania. Sam pan Marek przyznaje, że jest patriotą, ale chyba nie aż tak przywiązanym do granic, a bardziej do naszej polskiej kultury. Gdziekolwiek bywam, jestem Polakiem, ale nie dlatego, że noszę biało-czerwone flagi. Na pewno nie jestem nacjonalistą. Nie uważam, że Polska ma jakieś granice. To nasza kultura. Taki jest mój patriotyzm. Polska to ludzie i ich kultura. Jeśli kultura i sztuka zginą, nie będzie Polski. Nawet jeśli formalnie będzie na mapie, to bez kultury i języka nie będzie jej nigdzie. A czy boi się o upływający czas? Czy przytłacza go dojrzałość? Przyznaję, że nie. Można się uczyć, można być szczęśliwym, wszystko można robić, być otwartym, twórczym, zdrowym i młodym. Wiek jest nieważny, ważne jest to, jak myślimy o świecie, podchodzimy do ludzi i pracy, przyznawał, odpowiadając chyba na pytanie, jak to robi, że właśnie mentalnie wciąż jest tak młody. Myślę, że rodzina, młoda żona również w tym pomaga, bo mają pewnie dużo aktywnych zajęć, ale jest to mądrość płynąca z tych moich programów, którą przekazują nam dojrzałe osoby. Póki nam się chce, to żyjemy. Kiedy przestaje nam się chcieć, to myślę, że nawet w wieku 20 lat mentalnie starzejemy się i kapce nie jemy. Ja na szczęście bardzo chcę. Chcę dla Was robić nowe odcinki i byście byli ze mną wtedy, kiedy się pojawią. Także umówmy się, że już niedługo odwiedzicie mój kanał. O kim będę robić odcinki następne? Mam nadzieję, że o kimś tak ciekawym jak pan Marek Piekarczyk, którego serdecznie pozdrawiam, także jego rodzinę i trzymam kciuki za dalsze aktywności i młodego ducha. A Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!